Witam szanownych gości. Wydaje mi się, że udało mi się połączyć z wami bez najmniejszych problemów. Proszę o współpracę. Jak za każdym razem, dajcie mi znać, że mnie i słychać, i widać. Za chwilę przedstawimy dzisiejszego gościa, który tam świerszczy, trzeszczy i szeleści po drugiej stronie telefonu. Spróbuj, Rafiku, zrobić tak, żeby tych świerszczy nie było słychać. Jest gitara. Teraz lepiej? Teraz jest lepiej. Wszyscy mówią, że jestem. Wszyscy mówią, że gitara. Jeszcze jedna opinia. Widać i słychać. Super. Drodzy Państwo, z nami Rafik Enaoui. Za chwilę wytłumaczy się najlepiej gość sam z tego, dlaczego tutaj jest, co jest celem tej wizyty, choć możecie się już domyślać po tytule, który został dzisiejszego programu wyświetlony, który Wam zapowiada, o czym tak naprawdę rozmawiać będziemy. 5G jest to temat bardzo ważny, bardzo ciężki, a moim zdaniem bardzo dobrze kontrolowany przez różnego rodzaju siły, bo jak do tej pory, chcąc ten temat poruszyć w głosie obywatelskim, za każdym razem spotykałem się z ludźmi, którzy albo mieli troszeczkę nie do końca, delikatnie powiem, ustabilizowane emocje i nie dało się tego słuchać, albo nie mieli wiedzy, nie byli ludźmi, którzy przekonywali w sposób roztropny, ale i w sposób faktyczny. Myślę, że z Rafikiem będzie troszkę inaczej, przynajmniej tak mi się wydawało. Taki był wstęp naszej rozmowy telefonicznej, to rzecz pierwsza. Dwa, jest duża grupa ludzi, duża grupa głosowiczów, również Watachowiczów, którzy domagają się, żeby od czasu do czasu ten jakże ważny program wracał i ten temat wracał, może tak, w programach. Co do tego, że promieniowanie jest szkodliwe, myślę, że dyskutować nie będziemy. Jeśli ktoś uważa inaczej, to przypominam reklamy z lat 60. i 70., które całą kampanię reklamową, która to mówiła, że palenie papierosów jest zdrowe, przedłuża życie, wpływa na kondycję fizyczną, wpływa na odporność. Także tutaj nie będziemy z takimi ludźmi dyskutować. Ja zanim Rafikowi oddam głos, proszę Państwa, uprzedzę Was, że za chwilę prawdopodobnie się audycja zawiesi, więc należy ją albo odświeżyć, albo z niej wyjść. A zanim przejdziemy do konkretów, ja oczywiście, jak codziennie, przeczytam ogłoszenia. Wszystkie ogłoszenia i wszystkie osoby, przepraszam, które chcą dołączyć do Watahy Głosu Obywatelskiego, prosimy przed przyjściem na spotkanie o obejrzenie dwóch programów dostępnych na kanale Głosu Obywatelskiego. Pierwszy program to Watahy Po co, dlaczego z 25 sierpnia oraz drugi Watahy Idą Dalej z dnia 15 października. Na spotkaniach będziemy o tym rozmawiać. Spotkanie otwarte Watahy Poznań Głosu Obywatelskiego każdy wtorek o 18:00 zbiórka przed wejściem do King Cross Marcelin od ulicy Bukowskiej. Kontakt Wataha.go Poznań, łącznie pisana, @protonmail.com. Pozdrawiamy Poznań i Wielkopolskę. Spotkanie otwarte Watahy Zachodniopomorskiej Głosu Obywatelskiego 29 stycznia w sobotę o godzinie 16:00 przed wejściem do Centrum Handlowego Mini Park w Goleniowie. Spotkanie Watahy Warmia i Mazury GO dla nowych osób w niedzielę 30 stycznia o 13:00 na parkingu ulica Astronomów 2 w Lidzbarku Warmińskim. Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Watahy Głosu Obywatelskiego 30 stycznia o godzinie 15:00 w Toruniu w Parku Rapackiego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Spotkanie Watahy Głosu dla nowych osób w Rzeszowie 30 stycznia o 17:00, Rynek Rzeszowski przy studni. Do zobaczenia. Spotkanie Watahy Warszawskiej Głosu tylko dla nowych odbędzie się w piątek 4 lutego o godzinie 18:30 przy pomniku Chwała Saperom w Parku Sapera na przepięknym, zjawiskowym warszawskim Powiślu. Spotkanie otwarte Watahy Szczecin Głosu Obywatelskiego 5 lutego o 11:00 na Polanie Sportowej. Inauguracyjne spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego Leszno-Wolsztyn odbędzie się w niedzielę 6 lutego o godzinie 18:00 przy Orliku za Urzędem Gminy Przemęt, Jagiellońska 8. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie Watahy Lubuskiej Głosu w Zielonej Górze w Palmiarni niedziela 6 lutego o 12:00 zbiórka koło Globusa przed wejściem. Zapraszamy także osoby nowe. Spotkanie Watahy Głosu dla nowych osób w Łodzi. Niedziela 6 lutego o 15:00 w Parku Poniatowskiego, Róg Mickiewicza i Żeromskiego. Spotkanie Watahy Gdańskiej Głosu Obywatelskiego 12 lutego przy Neptunie na Długim Targu. Zapraszamy. Spotkanie Watahy Płockiej Głosu dla nowych osób odbędzie się w poniedziałek 21 lutego o 18:00 przy schodach do amfiteatru między Hotelem Starzyński a Sądem.
Zapraszamy na cotygodniowe spotkanie Watahy Lubelskiej w każdy piątek o 17.45. Kraśnik, pomnik partyzanta. Kontakt do nas to kontakt@protonmail.com. Z tego co wiem, to też spotkanie Watahy Radomskiej jest za tydzień dla osób nowych. Nie wiem o której godzinie, ulica Szewska, ale to będziemy, drodzy Państwo, tak, to jest piątek przyszły. Będziemy o tym informować, podejrzewam, w kolejnej audycji. Przyszły tydzień zapowiada się dość wystrzałowo, drodzy Państwo. We wtorek z panem Stanisławem z Inveksu z Kielc pociągniemy dalej temat chociażby emisji CO2, temat wspaniałych środków, temat zdrowia. Nie będę się tutaj teraz rozkręcał. Naprawdę zapraszam Was na wtorkowe wydanie Głosu Obywatelskiego. Może już na kanale Głosu Obywatelskiego. Powinniśmy już być na kanale Głosu Obywatelskiego, ale YouTube uważa inaczej i być może ta kara, ten ban będzie się ciągnął w nieskończoność. Dostałem tu jeszcze informacji. Aha, to będzie tak. W czwartek zanalizujemy sytuację międzynarodową i to, co się dzieje przy udziale Rosji i w ogóle mocarstw światowych, więc jeśli już taki temat, to wiadomo, że Edytka, nasza droga kochana z Krakowa. A w piątek Andrea opowie o bardzo ważnych kwestiach, bardzo ważnych sprawach, w jaki sposób nurt lewacki wykorzystuje różnego rodzaju gałęzie nauki, gałęzie oparte o psychologię, o pedagogikę, w jaki sposób kształtuje ludzi, którzy będą po prostu działać i będą rozbijać swojego rodzaju społeczeństwo, swoistego rodzaju sposób społeczeństwo, legitymując się przy tym pewnego rodzaju wykształceniem. Ja się nie będę tutaj zagłębiał w szczegóły, bo gdzieś być może zrobię błąd, ale zapraszam Was, to bardzo ważny program będzie, który otworzy Wam oczy na pewnego rodzaju specjalistów, którzy nas dookoła otaczają i na fabrykę specjalistów, która została w ostatnim czasie uruchomiona. Proszę Państwa, ostatnie ogłoszenie to protest w obronie dr Agaty Osiniak w Rzeszowie 18 lutego o godzinie 10. Watahy tam będą. Jedziemy tam, ja również się tam wybieram. Będziemy o panią dr Agatę walczyli. Będziemy udzielali jej wsparcia na tyle, ile będzie potrzeba. Poza tym spotkamy się od razu z nowo tworzącą się Watahą Rzeszowską. Także drodzy Państwo, jeśli ktoś jest z okolic bądź będzie w okolicach, zapraszamy na ten protest. Powtarzam, 18 lutego 2022 roku o godzinie 10. Będziemy pani doktor Agaty Osiniak bronić. Być może do tego terminu zdołamy zrobić program informacyjny z panią doktor. Pani doktor powie, o co chodzi, w jaki sposób możemy ją wspomóc. A wy, drodzy Państwo, jeżeli jesteście niedaleko, bądź nawet zdecydujecie się na taką wycieczkę na przepiękne polskie Podkarpacie, no to będziecie chociażby w nagrodę mogli się z nami spotkać, z nami poprotestować, a potem nawet może gdzieś się przejdziemy i razem zjemy obiad. Także zapraszam Was, moi drodzy, przyjemne spożycie. Przede wszystkim pożyteczne, bo panią doktor należy wspomóc i na pewno to zrobimy, ale i o przyjemnościach, chociaż takich króciutkich, śladowych, również nie będziemy chcieli zapomnieć. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Odświeżamy. Teraz nas YouTube wywalił właśnie, przez chwilę zawiesił. Zobaczmy, co tu się dzieje. YouTube zawsze wybiera takie momenty, kiedy się patrzę w kamerę i mam taką bydlęcą minę, ale wiemy, że osocze z bydlęcia bądź z jelenia jest bardzo zdrowe. Także mogę być i jeleniem, i bydlęciem. W każdym razie dobrze. Rafiku, witam Cię bardzo serdecznie i mam nadzieję, że wreszcie pojawiła się osoba w Głosie Obywatelskim, która nam rzeczowo odpowie na temat, co się dzieje, jakie są zagrożenia, nie tylko w technologii 5G, ale zacznijmy w takim razie od tytułu, od tego, co jest w tej chwili procedowane w sprawie 5G. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, witam Cię Andrzeju. Chciałbym skorzystać z okazji i tego, że zostałem wreszcie zaproszony do tego, żeby tak naprawdę użyć tego kanału do opowiedzenia wszystkim widzom i słuchaczom tego, co obecnie tak naprawdę jest procedowane pod przykrywką segregacji sanitarnej i ustawy 1846, gdyż tego samego dnia, kiedy wszyscy są zabawiani medialną papką, dnia 12 stycznia 2022 roku, w
wpływa projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Co to znaczy, mówiąc prostym językiem? Jest to kontynuacja mega ustawy, która została w 2019 roku w 17 minut przegłosowana. Tak naprawdę, mówiąc telegraficznym skrótem, całe nasze środowisko, cały nasz świat nauki polski został zignorowany. Jest to typowy zabieg lobbystyczny, gdyż potrzebne były po prostu pewne prawne poluzowania, by tak zwana rewolucja przemysłowa 4.0 mogła jakby wchodzić w nasze życie coraz to mocniej. I chciałbym tutaj przede wszystkim skupić się na tym projekcie rozporządzenia, gdyż jest to po prostu kolejny element układanki, który tak naprawdę ma doprowadzić do sytuacji, w której to koncerny telefonii komórkowej zyskają praktycznie władzę absolutną nad nami. Jakie zagrożenia wiążą się z tym projektem rozporządzenia? W pierwszej kolejności chciałbym tutaj też powiedzieć dokładnie, jak to się nazywa. Jest to projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, czyli tutaj jest podana data jako po prostu kontynuacja, jakby odniesienie do tego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dziennik ustaw, pozycja 1839. I tego rozporządzenie tyczy się tego aktu prawnego, gdyż zawsze musimy po prostu podać po prostu jakby powiązanie między jednym a drugim. I moi drodzy, wygląda to następująco. Myślę, że zacznę generalnie od uzasadnienia w ogóle po co takie rozporządzenie Rady Ministrów pojawiło się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Jest tutaj kilka takich punktów w uzasadnieniu, które po prostu wiem, że tak naprawdę nie są tymi prawdziwymi przyczynami, dla których oni to robią, ale o tym za chwilę. I tutaj w punkcie pierwszym, w uzasadnieniu tego, że to rozporządzenie jest niezwykle istotne tak naprawdę zarówno dla telefonii komórkowej, jak i dla ludzi, jest główny punkt, poprawa dostępu do internetu i usług telekomunikacyjnych. Jest tutaj też właśnie w tym punkcie jest napisane, że tak naprawdę na mapie Polski nadal istnieją tak zwane białe plamy, czyli miejsca, gdzie zasięg, jak również zasięg po prostu w telefonii, jak chociażby też kwestie światłowodów czy internetu mobilnego, jakby nie docierają. Czyli to jest jakby niejako ukłon w stronę mieszkańców, żeby nikt nie czuł się wykluczony, a oczywiście też używają do tego narracji covidowej, gdyż jak sami dobrze wiecie, teraz pierwszeństwo przed zwykłym nauczaniem ma nauczanie zdalne, a przecież nauczanie zdalne wymaga od każdej osoby posiadania komputera, tudzież innego urządzenia, do którego po prostu jest wymagane podłączenie do internetu. Ja osobiście uważam, że to jest tak naprawdę kpina z nas, gdyż gdyby tak naprawdę zależało im na tym, żebyśmy mieli dostęp do internetu szerokopasmowego, to wszędzie pierwszym wyborem byłyby światłowody, które nie mają tak negatywnych skutków na środowisko. Oczywiście tutaj też mówimy o ludziach, ale z jakiejś znanej im tylko przyczyny wybierają po prostu, że tak powiem, transmisję bezprzewodową lub ewentualnie pod naciskiem niektórych osób, jeżeli oczywiście takie zapotrzebowanie będzie, wtedy dopiero te światłowody proponują. W drugim podpunkcie jest napisana taka sentencja: redukcja nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych. To jest akurat słuszne uzasadnienie, gdyż nie wiem, czy moi drodzy się w ogóle orientujecie, ale ochrona środowiska po nowelizacji cyfrowej megaustawy, czyli od 1 stycznia 2020 roku, kiedy formalnie obowiązują nowe normy, które zostały podniesione ze 100 tysięcy mikrowatów do 10 milionów mikrowatów na metr kwadrat, ochrona środowiska pozostała jednym z tych organów, który jeszcze miał argumenty, i które ludzie mogli wygrywać chociażby rozprawy w sądach. I dlaczego po prostu jest to solą w oku dla operatorów? Z bardzo prostej przyczyny.
gdyż istnieją badania jednoznacznie świadczące o tym, że kwestia pól elektromagnetycznych, sztucznych pól elektromagnetycznych ma o wiele większy zasięg niż często przedstawiają to ekspertyzy koncernów telefonii komórkowej i nie jest prawdą, że promieniowanie z masztów czy ze stacji bazowych kończy się tam, gdzie kończy się granica działki. Jest to kłamstwo wielokrotnie powielane. Ja niejednokrotnie miałem umowy po prostu podpisywane z koncernami telefonii komórkowej w ręce i chciałbym Was, moi drodzy, ostrzec, gdyż każda umowa jest podpisana na 10 lat. Jest to umowa tak zwana terminowa. Jeżeli dana osoba podpisze tą umowę i ku masowej nieświadomości osób dookoła, które zamieszkują, będzie starała się nawet po jakimś czasie tą umowę rozwiązać, nie jest to takie proste, gdyż po prostu są pewne kruczki prawne, które nie pozwalają tej umowy od tak rozwiązać i wiążą się z ogromnymi odszkodowaniami dla operatorów telefonii komórkowej. Więc chciałbym tutaj przy okazji zaapelować o to, żebyście, moi drodzy, nigdy nie podpisywali żadnych umów, wcześniej tego z nikim nie konsultując, gdyż tak naprawdę będzie to wyrok dla całej społeczności. I chociażby przez wzgląd na to, co obecnie jest procedowane, tych argumentów będziemy mieli z czasem coraz mniej, żeby te sprawy wygrywać i żeby móc się po prostu bronić. Więc mój ogromny apel, jeżeli znacie kogoś, kto planuje postawić taki maszt lub macie podejrzenia co do tego, najlepiej udajcie się bezpośrednio do tego człowieka i postarajcie się przemówić mu do rozsądku. Rafik, ale ja ci wejdę ci w słowo, bo to, co powiedziałeś, teraz przejdziesz dalej i będę musiał do tego wracać. To, co powiedziałeś, ja doświadczyłem na własnej skórze jakieś 2 lata temu. Posiadam taką niewielką działkę w tej miejscowości, gdzie mieszkam. Tam po drugiej stronie tej miejscowości i obok postawili taki maszt, który ma, nie wiem, 60 metrów, no spokojnie 2 wieżowce. Czyli to jest maszt, który, pomijając, że promieniowanie, to jeszcze w dodatku w razie katastrofy budowlanej, czyli przypuśćmy, że ten maszt się przewraca, no to wiadomo, maszt, który ma 60 metrów, zabiera ze sobą i proponuje fajerwerki dla 2, jak nie 3 posesji, no bo te 60 metrów to jest jednak kawał przestrzeni, jakby runął na przykład. I wiesz co, sąsiedzi z panią, z jedną z pań, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, z panią Ewą Kosiak, próbowali coś ustalić, próbowali zaprotestować. Nawet ja miałem prawo protestować jako człowiek, którego działka, nieruchomość bezpośrednio przylega do tej działki, tego właśnie wariata, który za parę groszy, bo moim zdaniem to są, no ja delikatnie nazywam wariaci, ale to są ludobójcy, którzy za parę groszy zgadzają się na składowanie odpadów toksycznych, stawianie takich masztów, czy, no nie wiem, zarabianiu na sprzedaży narkotyków, sprzedawaniu to w szkołach, no to są ludzie, dla których powinien być jeden tylko i wyłącznie wyrok. Przepraszam, że tak mówię, ale tak też uważam. I teraz tak, poszli ci ludzie do gminy, gmina powiedziała, pan wtedy jeszcze wójta, teraz chyba już burmistrz, umył ręce, jak to ma zresztą w zwyczaju, przekazał sprawę do Nadomagalskiego, do Radomia, do sekretarza, nie miasta, tylko sekretarza gminy. Ci z kolei powiedzieli, że ten człowiek, który podpisywał tę umowę, już nie pracuje, więc nie było winnego i nic nie mogliśmy zrobić. A na samym końcu, jak zaczęli ci ludzie mocno we współpracy ze mną drążyć, to powiedzieli, że jest specustawa, która reguluje to tak, że tam, gdzie jest potrzeba, gdzie nie ma zasięgu, stawiamy maszt i w ogóle nie ma dyskusji. Czy jesteś w stanie się do tego odnieść? To już 2 lata temu był taki cyrk. A co dopiero teraz, kiedy oni cały czas procedują? Oczywiście, jak najbardziej. Chciałbym tutaj wszystkim powiedzieć, że my walczymy w naszym powiecie, w powiecie pyrzyckim, już blisko 4 lata i 4 miesiące, z sukcesami, jak się okazuje, ale o tym troszkę później. Ale odnosząc się do tego, co powiedziałeś, rzeczywiście takie rzeczy mają miejsce. Powstała tak zwana specustawa, która została podpisana niedługo po tym, jak ogłoszono pandemię u nas w kraju, czyli licząc od 15 marca 2020 roku, na potrzeby nauczania zdalnego, po prostu zostało stworzone nowe prawo, które daje jeszcze większe kompetencje operatorom telefonii komórkowej. Oczywiście miało to wszystko rzekomo, bo należy to podkreślić, rzekomo polepszyć zasięg, ale właśnie pod kątem tego, że już tak naprawdę wcześniej przygotowywali się już na samym początku do nauczania zdalnego, zanim w ogóle poinformowali o tym opinię publiczną. I jak doskonale sobie, Andrzeju, zdajesz sprawę, wszystko
tak naprawdę jest już na długo przed tym, jak to wybucha, przygotowywane, czasami wiele lat przed. A to, z czym ludzie się stykają, oni mają wrażenie, że to się odgrywa samoistnie, spontanicznie. No nic bardziej mylnego. Znowu wiem, że wytrącę cię może z kontekstu, ale znowu muszę ci wejść słowo, bo ja zauważyłem przy pierwszym lockdownie, tym takim najbardziej histerycznym, wtedy, kiedy większość ludzi jeszcze wierzyła w to, co tam nam opowiadali, i rzeczywiście widziałem pustki na ulicach. Ja konsekwentnie cały czas robiłem swoją robotę, więc nie zmieniło to w ogóle mojego stylu życia. Zmieniło to tylko to, że z przerażeniem oglądałem się na ludzi, nie tylko na sąsiadów, na współpracowników, ale na ludzi, których kiedyś uważałem za autorytety. Maski opadły, okazało się, że to są po prostu zwykłe debile. I tyle, nie boję się tego słowa, ale zauważyłem w tym czasie ogromną aktywność budowlaną. W tym czasie, podczas pierwszego lockdownu, tak jak mówisz, powstawało, jeszcze wtedy nie było mowy o zdalnej nauce, przebąkiwali dopiero, powstało najwięcej tych masztów. To też nie był przypadek. Ludzie byli pozamykani w domach, a oni sobie tam tkali sobie tą siateczkę. Dokładnie. A powiem ci, że nawet byłem świadkiem tego, bo ja mając tutaj w linii prostej niecałe 80 metrów od naszego osiedla jest ogromny maszt sieci Plus, który został postawiony w 1997 roku. Na tym maszcie pozwolenie przewidywało zaledwie 3 anteny. Obecnie mamy ich 12. To tak naprawdę jako osoby, które bezpośrednio się z tym stykają, jako społeczność i jako osoba, która w tym temacie musiała się tak naprawdę wszystkiego uczyć od zera, ale bezpośrednio tym dotknięta, mogę potwierdzić, że w momencie, kiedy panował lockdown, to na maszcie obok nas trwały bardzo intensywne prace. Oni po prostu wykorzystali moment, że ludzie byli zamknięci, żeby jak najwięcej anten montować, żeby nikt nie mógł tego zauważyć. Po prostu nie chcieli, żeby ludzie dostrzegali, że tych anten powstaje coraz więcej, i wykorzystali ten moment, kiedy tak naprawdę ludzie po prostu tak naprawdę poddani wpływowi mediów i pozwalając jakby, żeby strach zdominował ich życie, zatracili zdrowy rozsądek i przestali po prostu kojarzyć bardzo często fakty. I później się okazywało, nie tylko zresztą w Polsce, tylko na całym świecie ten proceder wygląda bardzo podobnie. Ale tutaj patrz, z perspektywy naszego podwórka i tego, co powiedziałeś odnośnie tej psychologii w samorządach i tak zwanej specustawy, mogę tylko potwierdzić, że wszystkie twoje słowa i to, co powiedziałeś, jest rzeczywiście zgodne z prawdą, gdyż nie tylko ty tego doświadczyłeś, ale też chociażby osoby zaangażowane tutaj na Pomorzu Zachodnim i wszystkie osoby, które są w to uwikłane, mogą powiedzieć dokładnie to samo, więc przyznaję ci rzeczywiście rację, że tak jest. I chciałbym po prostu tutaj też jak odnieść się po raz kolejny do tego, o czym mówiliśmy, do tego rozporządzenia. Generalnie sytuacja wygląda tak, że najpierw operator musi każdorazowo jakby dostać z urzędu decyzję lokalizacyjną tak zwaną, czyli gdzie taka stacja może powstać. Do tej pory oczywiście to jest pierwsza kolejność. Następnie trzeba było spełnić wszystkie kryteria tak zwanego oddziaływania na środowisko, gdyż anteny, stacje bazowe są wpisane na tej liście jako urządzenia znacząco oddziałujące na środowisko, gdyż na pewno zdajesz sobie sprawę, że to jest technologia tak naprawdę wojskowa. I w pierwszej kolejności była to technologia wojskowa, dopiero później, na początku lat 90. pojawiła się i była dostępna na rynku cywilnym wraz z rozwojem telefonii komórkowej w Polsce. Ale wracając do tego rozporządzenia. Generalnie operatorzy, jakby tutaj jest też wykazane, że czas między staraniem się o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego, bo tak pięknie to urzędowo nazywają, a postawieniem masztu to nawet kilka lat. Od jakby złożenia pierwszego pisma do sfinalizowania inwestycji. I jak sobie doskonale zdajesz sprawę, operatorzy sobie po prostu nie mogą na to pozwolić, gdyż to generuje koszta,
Oni chcą po prostu jak najmniejsze koszta ponosić, ale jak najwięcej zarabiać i zyskiwać. Jak każdy koncern, jak każda korporacja, prawda? Minimalizujemy inwestycje, maksymalizujesz zysk. I do tej pory ochrona środowiska była jednym z tych organów, gdzie tak naprawdę można jeszcze było mówić o jakiejś przysłowiowej sprawiedliwości, gdyż bardzo wiele wyroków sądowych na terenie całego kraju w oparciu o brak lub sfałszowaną analizę środowiskową przyznawało rację ludziom, nawet dochodziło do rozbiórek takich instalacji, takich masztów u nas i po prostu operatorom się podobało, więc oni stwierdzili, że nazwą ten drugi podpunkt redukcja nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych. A prawdą jest, że te tak zwane nieuzasadnione obciążenia to jest po prostu jeden z argumentów, który jeszcze nas chroni. Oni to tak nazwali, nie chcieli po prostu zwyczajnie przyznać tak naprawdę o co im chodzi, dopiero w dalszej części jest to rozwinięte, ale to jest taka klasyczna orwellowska nowomowa. Nieuzasadnione obciążenie administracyjne w domyśle prawa, które nas chronią. Trzeci podpunkt, to jest bardzo ciekawe, bo oni też używają tutaj w tym rozporządzeniu takiej narracji, że oni chcą dostosować to prawo polskie do prawa unijnego. I tam są podane oczywiście też paragrafy, na co się dokładnie powołują. Nie będę teraz tego przytaczał, bo to nie jest istotą sprawy. Zresztą do tego materiału dam Ci te wszystkie linki, które teraz mam tutaj przed oczami. Rozporządzenie, zarówno jak i uzasadnienie, link do Rządowego Centrum Legislacyjnego. Ale w trzecim punkcie jest tutaj napisane, że to rozporządzenie gwarantuje poszanowanie praw obywateli w procesie inwestycyjnym oraz zapewnienie skutecznej kontroli inwestycji. No to jest kpina. To jest kpina ze względu na to, że tak naprawdę całe to rozporządzenie ma tak naprawdę na celu jedno, o czym za chwilę wam po prostu powiem, bo jest to bardzo jasno i klarownie w dwóch zdaniach przedstawione. Ja bym prosił te linki, żebyś zamieścił w komentarzu i je przypiął pod dzisiejszą audycją. Taką będę miał prośbę. Dobrze. Do ciebie. Dobrze? Jak najbardziej. Dziękuję. Punkt czwarty, mój drogi, to jest w ogóle jazda. Jazda po prostu, jazda bez trzymanki, bo w punkcie czwartym jest napisane, że, cytuję, brak wpływu na zdrowie inwestycji telekomunikacyjnych zgodnie z najbardziej aktualnym stanem wiedzy naukowej. Mówiąc prostym językiem, kłamią bezczelnie w uzasadnieniu swojego rozporządzenia, że nie istnieją żadne badania naukowe świadczące o korelacji między sztucznymi polami elektromagnetycznymi a stanem zdrowia człowieka. Wyobraź to sobie, do jakiego stopnia można być bezczelnym, żeby chcieć przegłosować cokolwiek się chce? Tak, tak, tak. Oczywiście. Ale no to są uzasadnienia. Ale to też było, Rafiku, przepraszam Cię bardzo, bo my mamy tutaj w głosie i w watachach przede wszystkim zacięcie polityczne. To było już przygotowywane, ten grunt był przygotowywany, bo o tej całej operacji, zauważ, w pewnym momencie zrobiło się cicho, nikt nie chciał nawiązywać do tego tematu, bo zrobiono z nas ludzi myślących, w ogóle chcących dowiedzieć się prawdy, szurów, idiotów, po tym jak każdy od siebie odpychał, odrzucał jak gorący kartofel ten temat, można było właśnie wprowadzić tę retorykę, że promieniowanie jest w ogóle nieszkodliwe, tak jak w latach 70., że palenie papierosów, jeszcze ichniejszych papierosów, tych, które były nabite wręcz w tamtych czasach substancjami smoli z tymi, no co kilkanaście lat taką frachę, że się wyrażę, można puścić w obieg dookoła i ludzie w to wierzą, bo ludzie nie chcą się jak to nowej generacji, nasza intelektualna elita, nie chcą się narazić na śmieszność. Oni są fani, bo tak powiedzieli w telewizji, bo tak mówią autorytety, tak mówią ludzie, którzy pokończyli różnego rodzaju uniwersytety, a są sponsorowani przez dane firmy, przez daną grupę lobbystów. Więc to jest operacja, która była przygotowywana, ośmieszany był ten temat, a kiedyś u mnie był pan Michał Góra, Janusz Gniewny, znany w internecie i z takim wskaźnikiem po programie przeszliśmy się po mieście, obok mnie jest tutaj kościół farmy i wieża, na której jest nabite tych. Ta wieża aż się ugina, ona ma 650 lat, jest zbudowana z pięknej cegły,
Pamiętaj jeszcze Zamek Radomski i Czas Świetności, a się ugina od tych anten, od tych przekaźników. Notabene gratuluję w ogóle Kościołowi Katolickiemu i całej strukturze Kościoła Katolickiego, która nie dość, że otwiera punkty szczepień, to jeszcze wieże i te wszystkie domy rekolekcyjne, które im pozostały, są bardzo dobrze zagospodarowane finansowo-gospodarczo, bo tam przecież tych przekaźników, tak jak na szpitalach i na szkołach, jest najwięcej. Także dziękujemy im bardzo, że próbują dbać o to, żebyśmy się na tamten świat w jak najlepszej formie, jak najszybciej przejechali. Posłuchaj, żyć tutaj, jak można przecież żyć gdzieś tam w życiu wiecznym, gdzieś poza granicami tego naszego pięknego świata. Ale w każdym razie ta retoryka była przygotowana, robili z każdego, kto się tego tematu dotknął, idiotę, naśmiewali się po to, żeby teraz powiedzieć to, co powiedziałeś, że promieniowanie nie jest szkodliwe. W ogóle. Ale powiem Ci, to co poruszyłeś jest bardzo istotne, bo to nie tylko ma podłoże konotacje polityczne, gdyż tak naprawdę chociażby w odniesieniu do tego, co obecnie się dzieje, do tak zwanej afery podsłuchowej z Pegasusem, ma to też przede wszystkim służyć ta nowoczesna technologia do podsłuchiwania i do inwigilacji każdego z nas. Ale ten temat jakby nie jest tematem na tyle wiodącym dzisiejszej audycji, więc chciałbym bardziej też nawiązać do tych słów odnośnie tego, jak zostało to środowisko potraktowane, bo to zjawisko, o którym mówisz, i ten taki zryw, po raz kolejny nasz polski zryw, tak, pospolite ruszenie, że tak to nazwę, takie społeczne i to, że w ogóle się spotkaliśmy w Sejmie i w Senacie w 2019 roku, to był naprawdę swoisty też przełom w moim życiu, ale taki bardzo pozytywny, bo dzięki temu poznałem masę wartościowych ludzi i większość tych relacji do dzisiaj bardzo mocno po prostu, bardzo mocno się zacieśniła na przestrzeni tych lat i tym bardziej dochodzę do wniosku, że to była słuszna decyzja o tym, żeby się tam pojawić, ale powiem Ci, że wraz z tym, jak ta grupa jakby się krystalizowała, niestety zostali wpuszczeni między nas tak zwani rozbijacze. Na pewno wiesz, o czym mówię. Czyli ludzie, którzy na celu mają po prostu niszczenie jakichkolwiek rodzących się ruchów, które mogłyby w przyszłości stać się jakby realną, znaczącą siłą, z którą należałoby się liczyć. No ja jestem jedną z tych osób, która nie dała się podejść i próbowali mi już różne łaty przypiąć. Nie dało się, gdyż po prostu zawsze broniłem się wiedzą i merytoryką i zawsze byłem na tyle wyszczekany i wygadany, że nie było opcji po prostu, żeby mnie jakby zmieszać z błotem. I na całe szczęście nie udało się uszkodzić zniszczyć całego środowiska, grona ludzi, ale duża część po prostu będąc tak naprawdę naiwnymi ludźmi, nie znającymi po prostu tego, że nie każdy, kto tam się pojawił, naprawdę miał szczere intencje, pozwoliła się podejść i dzisiaj się po prostu w tym temacie już nie udzielają, bo stracili jakikolwiek zapał i chęci do tego, więc to jest bardzo istotna kwestia. Chciałbym akurat, żeby też widzowie i słuchacze, którzy nas obecnie obserwują, nie muszę teraz podawać nazwisk, bo to nie jest istotą tego, żeby kogoś po prostu oczerniać, czy przedstawiać go w takim, a nie innym świetle, ale myślę, że inne programy do tego idealnie po prostu posłużą. Ale jedna rzecz, która się jakby wyłania z tego wszystkiego, to jest to, że jest pewne grono ludzi, którzy stoją na straży waszego zdrowia i życia i cieszę się po prostu, że mogę dzisiaj się przedstawić po prostu z tej strony jako jedna też z twarzy tej, no nie oszukujmy się, rewolucji społecznej w tematyce nie tylko Andrzej, technologii 5G, tylko w ogóle to jest temat bardzo szeroki, bo mówimy tutaj w ogóle o sztucznych polach elektromagnetycznych w ogóle i problem istniał już przed 2019 rokiem, a 2019 rok jakby tylko pokazał, że ten problem rzeczywisty istnieje przy okazji tego, co chcieli zmienić, czyli po prostu poluzowaniu chociażby norm bezpieczeństwa i zrobili po prostu swoisty ukłon w kierunku operatorów telefonii komórkowej, tak? Bo temu po prostu to miało służyć. Oni wiedzieli, że to muszą klepnąć, mieli pewne wytyczne. Przypuszczam, że ustawa nawet nie była pisana przez posłów, tylko po prostu została przyniesiona w jakiejś magicznej teczce. Oni mieli tylko za zadanie podnosić łapki, bo tylko do tego się nadają tak naprawdę. Większość z posłów nawet nie wiedziała, nad czym głosują, gdyż była to na tyle obszerna ustawa, że pisana jeszcze dodatkowo ciężkim językiem, takim żargonem technicznym, bełkotem takim techniczno-prawniczym, tym bardziej większość osób normalnie nie jest się w stanie tym połapać. Ale teraz po prostu wiemy doskonale, czemu to wszystko miało po prostu służyć.
I tak te cztery punkty to są główne punkty, które zostały w tym rozporządzeniu w rubryce uzasadnienie wykazane jako te główne, na podstawie których w ogóle to rozporządzenie powstało. Ale to nawet nie to jest najciekawsze, gdyż tutaj dalej jest taki dział ocena skutków regulacji. I po tych 17 stronach tego rozporządzenia i tego uzasadnienia jest jeszcze 10 stron, które opisują, jak nasza rzeczywistość będzie wyglądała, kiedy to rozporządzenie, powiedzmy, stałoby się formalnie prawem lub częścią już istniejącej ustawy, tudzież i innej formy regulacji. I jest tutaj na drugiej stronie oceny skutków regulacji napisane takie sformułowanie. Pozwolę je po prostu sobie odczytać. Intencją projektodawcy jest redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście celów stawianych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Tego rodzaju nadregulacje w związku z wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach utrudniają proces inwestycyjny, wydłużają czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i generują znaczne obciążenie ekonomiczne po stronie inwestorów. Czy coś więcej muszę dodawać? Jest to wszystko klarownie, jasnym językiem napisane, po co to jest. Po prostu inwestor chce jak najmniejszym kosztem stawiać anteny, stacje bazowe, gdzie chce, jak chce i kiedy chce. Całkowicie wykluczając ludzi z tego rodzaju postępowania inwestycyjnego. I proszę nie być, żebyście nie byli naiwni, bo ta piękna nowomowa z XXI wieku ma tak naprawdę zamydlić nam oczy. Oni chcą po prostu wchodzić w nasze życie z butami, nie mając już wtedy praktycznie żadnych przeszkód. Po to jest. Tak. Może inaczej jeszcze powiem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że termin składania jakichkolwiek obiekcji, zażaleń do tego rozporządzenia minął 2 dni temu. Jako że jest nawet napisane na pierwszej stronie tego rozporządzenia, że rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W ogóle to rozporządzenie Rady Ministrów jest w ogóle, nie będzie w ogóle nad tym debaty ani głosowania w Sejmie. To się w ogóle będzie odbywało poza Sejmem, gdyż tego typu rozporządzenie nie wymaga głosowania sejmowego. Jest to jeden właśnie z takich prób obejścia tego w trybie takiej, że tak powiem, w trybie ekspresowym. Ale jeśli jakiekolwiek zastrzeżenia wpływają w okresie tych 2 tygodni, to nie mogą iść dalej z procedurą. I chciałbym was podnieść na duchu, że takie po prostu głosy rozsądku wpłynęły na stronę KPRM-u. Jakbyście nie wiedzieli, czym jest KPRM, jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Alei Ujazdowskiej 1/3, bo ta właśnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to jest główny organ, który ma największe ciśnienie, żeby jeszcze poluzować te prawa, które nas chronią. I jesteśmy tutaj bardzo też szczęśliwi z tego powodu, że wielu samorządów z naszego powiatu i z naszego województwa, z województwa zachodniopomorskiego przesłało swego rodzaju zastrzeżenia. Robiliśmy to wspólnymi siłami, gdyż my po prostu to nagłośniliśmy, a samorządowcy wysłuchali, co ciekawe, naszych głosów społecznych, potraktowali je bardzo poważnie i podpisali się pod tymi pismami. I mówimy tutaj o powiecie pyrzyckim, mówimy tu o burmistrzu Lipian, czyli jednej z 6 gmin, która znajduje się w powiecie pyrzyckim. Mówimy tutaj o panu staroście, pani wicestaroście powiatu pyrzyckiego. Mówimy tutaj o, jak się nie mylę, osobach związanych z wojewodą zachodniopomorskim, z samorządowcami, w ogóle z osobami związanymi z podłami ziemi z zachodniopomorskiej. Więc plus oczywiście do tego towarzyszenia, organizacje pozarządowe, społeczne i po prostu przysłowiowy zwykły Kowalski. I tych głosów zostało wysłanych naprawdę bardzo dużo z tego, co wiem, i udało się tych terminów dotrzymać. Pytanie brzmi teraz, co dalej? No właśnie. I póki co jakby
Będą też konsultacji z jednym z radców prawnych, który też między innymi dla nas napisał, co tak naprawdę w tym rozporządzeniu jest niezgodne z prawem i dlaczego nie należy tego procedować. Wiem, że pierwszym krokiem było wysłanie swoich zastrzeżeń ze względu na to, żeby nie mogli tego dalej procedować. Ale nie chcę na razie zdradzać, jakie są inne plany, gdyż nie chcę po prostu, żeby ułatwiać jakby drugiej stronie możliwość przygotowywania się na nasze kroki, ale mogę was zapewnić, że będziemy walczyć i do tego stopnia, żeby nie dopuścić w ogóle do tego, żeby to rozporządzenie pozbawiło nas po prostu jakichkolwiek praw. Ale co do tego, na razie nie mogę powiedzieć, jak to miałoby przebiegać. Mogę w każdym bądź razie jedynie powiedzieć, że jeżeli to rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją, może być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Jest to jedna z dróg, które mogą to zablokować finalnie. Mhm. Rozumiem, że macie grupę ludzi, którzy nad tym cały czas pracują i czuwają, tak? Tak. Mamy bezpośrednio ludzi w Warszawie, którzy są biegli w kwestiach ochrony środowiska i którzy są też ludźmi godnymi zaufania. I tak jak my zdajemy sobie powagę sprawy z tego, co tak naprawdę będzie to oznaczać w praktyce i tak naprawdę pomagają nam z czystej chęci, z czystego serca. I ja bardzo się cieszę, że miałem okazję osobiście takich ludzi poznać, bo ostatnie 4 lata i 4 miesiące naszej walki pokazały nam jako też społeczności, bo nie jestem jedyną osobą, która walczy dzielnie w tym temacie, pokazało to po prostu nam, że są ludzie godni zaufania i że jeszcze Polska nie zginęła tak naprawdę, póki mamy możliwość opierania się nie tylko przepisy prawa, ale przede wszystkim też, kiedy możemy liczyć na osoby, które są bardziej biegłe w tych kwestiach prawnych, ale też jednocześnie, które mają jakieś realne sukcesy w terenie, bo mówimy tutaj akurat o osobach, które mają też sukcesy w starciu z operatorami telefonii komórkowej i wygrywały rozprawy. I to wiele rozpraw, nie jedną rozprawę. Ale chciałbym skupić się na dwóch jeszcze takich aspektach bardzo ważnych, już po jakby takim pobieżnym, ale jednak omówieniu tego rozporządzenia. O co tak naprawdę chodzi operatorom i czego operatorzy telefonii komórkowej się boją, bo o tym też w ogóle się nie mówi. Zresztą jak sam przyznałeś, jest to temat bardzo niewygodny, nie tylko politycznie, ale i społecznie. I to rozporządzenie, Andrzej, ma tak naprawdę na celu dwie rzeczy. Jedną z nich już omówiliśmy, czyli usunięcie anten i stacji bazowych z listy urządzeń znacząco oddziałujących na środowisko. Czyli jeżeli to jest na tej liście, to znaczy, że nie można bez ekspertyzy środowiskowej takich urządzeń stawiać. Po prostu, prostym językiem mówiąc. Ale druga rzecz, za pomocą tego rozporządzenia, która miałaby się jakby zadziać, jest to, że do 2019 roku oficjalnie po wygraniu wielu rozpraw przez Zbigniewa Gelzoka okazało się, że blisko 50 tysięcy stacji bazowych w Polsce zostało zbudowanych nielegalnie, czyli z naruszeniem litery prawa. I mówimy tutaj o sytuacji, która tak naprawdę dotyczy całego kraju, bo 50 tysięcy stacji to są odbiorniki na terenie wszystkich 16 województw. I o co im chodzi? Chodzi o to, że pojawiły się wyroki sądowe, które jednoznacznie pokazały, do czego dopuszczali się operatorzy i operatorom na podstawie tych wyroków sądowych grożą ogromne, miliardowe odszkodowania. To znaczy, gdyby to rozporządzenie weszło w życie, prostym językiem mówiąc, to niejako te nielegalne anteny i stacje bazowe stałyby się legalne w świetle tych obowiązujących przepisów. Rozumiesz, do czego zmierzam? Tak. Zmierzam do tego, że my tak naprawdę zastanawiając się, skąd mamy czerpać pieniądze do budżetu i skąd mamy brać pieniądze po to, żeby zasypywać tą dziurę budżetową i spinać budżet co roku, nie zastanawiamy się nad tym, że tak naprawdę powinniśmy pozwać tych, którzy dopuszczają się tych czynów.
które są niezgodnie z prawem i zamiast podnosić podatki i tak naprawdę dożynać klasę średnią, bo między innymi przecież cała pandemia czy plandemia jest przecież tak naprawdę skierowana do tego, żeby zniszczyć klasę średnią, żeby była tylko elita i proletariat, nic po środku, ale te wyroki sądowe pokazały, że pieniądze do budżetu powinny właśnie wpływać od kar na nich nakładanych. To proszę sobie wyobrazić, że mamy 50 tysięcy stacji i tam był średni przedział, z tego co pamiętam, chyba pomiędzy 100 tysięcy a 300 tysięcy odszkodowania za pojedynczą stację. Ile by to było pieniędzy do budżetu? To są ogromne wpływy. I gdy po prostu jakby zobaczymy nawet z perspektywy ekonomicznej, sobie to podliczymy, tak, że mamy tutaj 50 tysięcy stacji bazowych, które są nielegalnie rozbudowane, tudzież zbudowane. Do tego mamy odszkodowania w wysokości kilkuset tysięcy złotych za każdą tego typu konstrukcję, to nagle się okazuje, że operatorzy mają prawo do tego, żeby trząść fortkami. Wiesz co, zanim skończymy nasz program, nie zawiodłem się, jakże konkretny. Andrea ma prośbę, czy mógłbyś w paru słowach, prostym językiem wytłumaczyć, czym jest 5G i jak szkodzi każdemu człowiekowi, żebyśmy mieli jasność. To powiem może prostym językiem, że technologia 5G będzie różniła się od poprzednich pasm, czyli 2G, 3G i 4G, tym, że będzie operowała przede wszystkim na znacznie wyższych częstotliwościach, a jeśli chodzi o kwestie częstotliwości, to prawa fizyki mówią coś takiego, że im wyższa częstotliwość, z jaką nadaje urządzenie tudzież antena, tym mniejsza odległość, na którą można sygnał wysłać. To znaczy, z perspektywy, jeżeli będą używane wyższe częstotliwości do komunikacji niż 8 GHz, bo to jest taki, że tak powiem, przedział, do którego normalnie te większe częstotliwości i urządzenia, na jakich nadają, jest jakby do tego pułapu, to tych urządzeń będzie musiało być po prostu ilościowo o wiele więcej niż do tej pory stacji bazowych i anten. Dodatkowo zagrożenie polega na tym, że czwarta rewolucja przemysłowa, czyli to zjawisko, które ma teraz właśnie być jakby motorem napędowym całego świata, czyli ta jakby technologiczna rewolucja, będzie się wiązała z tym, że chcą stworzyć tak zwany internet rzeczy. To jest pewna koncepcja, która ma za zadanie wszystkie urządzenia bezprzewodowe łączyć ze sobą w jednej sieci komunikacyjnej. To będzie taka jedna wielka pajęczyna, polegająca na tym, że jak niektórzy podają, na 1 km² chcą do kilkuset tysięcy takich urządzeń montować. To znaczy, zarówno ty, Andrzej, jak i wszyscy słuchacze i widzowie, będziecie z każdej strony otoczeni, jeśli oczywiście to wejdzie, urządzeniami, które będą się komunikować między sobą, a zgadnijcie, pomiędzy tymi urządzeniami kto będzie? Wasze ciała. Wasze ciała, które będą, po prostu będą, przez wasze ciała będzie przechodziła wiązka promieniowania elektromagnetycznego, która 24 godziny na dobę będzie się ze sobą komunikować. Gdyż większość tych urządzeń nie będziecie mogli od tak wyłączyć. Oczywiście te w domu tak, ale anteny na zewnątrz już nie, bo nie macie na to wpływu. To jest właśnie ta koncepcja, internet rzeczy. Proszę zapoznać się z koncepcją internetu rzeczy i rewolucją przemysłową 4.0. To nie jest to czas, żeby to rozwijać, mieliśmy program na ten temat. Mieliśmy program na ten temat jakiś czas temu, także ci, którzy są uważni, to o tym wiedzą, ci, którzy są mniej uważni, mogą się do tego cofnąć, także wiemy o czym mówię. Trzy bardzo ważne takie rzeczy jeszcze a propos tej pani, która chciała, żeby jej prostym językiem wytłumaczyć, czym jest technologia 5G. 5G to jest słowo piąta generacja, nie oznacza to 5 GHz, czyli tak jak teraz mamy tą częstotliwość na routerach w domach, tylko oznacza to słowo generacja, czyli typ i nowy rodzaj anten. I te anteny do sprawnej komunikacji muszą być montowane od 50 do maksymalnie 150 metrów, najdalej, najlepiej wszędzie, gdyż nie może być po prostu większej odległości między dwoma odbiornikami, bo one po prostu z racji częstotliwości nie będą mogli się ze sobą połączyć. Czy drzewa nas w jakiś sposób chronią przed tym tematem? Bo to są dwie podzielone opinie na ten temat. Podobno jak się mieszka wśród drzew, to promieniowanie jest dużo mniejsze.
Oczywiście, to jest akurat też bardzo istotna kwestia, ze względu na to, że drzewa zawierają wodę. Woda jest dipolem i pełni rolę tarczy. Dlatego tam, gdzie jest gęste zalesienie, jest problem z sygnałem i tak naprawdę jedną z takich jakby też naszych sposobów ucieczki od tego, od tej technologii jest uciekanie do lasu i tam jakby odzyskiwanie sił. I jest to nie na darmo karczują te lasy na masową skalę, gdyż tak naprawdę ma to służyć właśnie do wprowadzenia technologii piątej generacji, gdzie po prostu antena, żeby mogła komunikować się z drugą anteną, nie będzie mogła mieć na swojej drodze żadnej przeszkody, która w tej komunikacji ma po prostu przeszkadzać. Mhm. Jasne. Bardzo Ci dziękuję, chyba że masz coś jeszcze do dodania. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy dzień, data 28 stycznia, czy 28 stycznia jest datą, w której, powiem tak, może nieładnie, ale dostałem oręże do ręki i w ogóle my, Watachowicze, ludzie świadomi, głosowicze, dostaliśmy oręże, po które możemy sięgać, czyli mówię o Tobie. W razie czego w tym temacie śmiało będziemy mogli się do Ciebie zwracać. Podejrzewam, że to jest nie ostatni program na ten temat, albo w ogóle w temacie technologii. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Nie wiesz, jak potrzebowaliśmy człowieka, który tak jak Ty łatwo może operować jak z rękawa faktami, statystykami, prawodawstwem, a nie tylko ludzi, którzy uważają, że coś się dzieje, ale nigdy nie potrafili powiedzieć tego w sposób rozsądny i w sposób merytoryczny. Także jeszcze raz bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że będziemy się słyszeć jeszcze niejednokrotnie i no cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia również w realu, w sensie w życiu naszym tu prawdziwym, nie tylko wirtualnym. I będziemy, myślę, ze sobą współpracować, bo ręce opadają, jak się tego wszystkiego słucha, zdajemy sobie z tego sprawę, ale tak czy siak poddać się nie możemy. Dopóki chodzimy, dopóki możemy stawić opór, stawiajmy ten opór, zanim całkowicie przerobią nas na terminatorów, tak? O tak, o tym. Dokładnie, ja chciałbym tutaj jeszcze skorzystać z okazji i kilka takich gorących słów zaadresować do Waszych serc, że mimo tego, co się dzieje i tego, że tak naprawdę jesteśmy przysłowiowym Dawidem, a zmagamy się z Goliatem, czyli tak naprawdę z ludźmi, którzy dysponują nieograniczonymi środkami i tak naprawdę armią prawników, uważam, że trzeba walczyć niezależnie od sytuacji, w której się znaleźliśmy i że należy się nigdy poddawać, nawet albo czegoś. Ogólnie w obliczu tego, co nas teraz otacza, tej rzeczywistości, którą tak naprawdę chcą nam zgotować, używając do tego między innymi tych nowoczesnych technologii, gdyż jak sami doskonale wiecie, nigdy nie było tak rozwiniętej technologii, która w tak krótki sposób mogłaby zdominować tak ogromne masy ludzi na świecie i ta technologia jest niezbędna do kontrolowania tych mas, dlatego tak bardzo się z pewnymi rzeczami śpieszą, ale pamiętajcie, że zawsze jest jakaś nadzieja i zawsze należy walczyć po prostu o siebie, o swoją przestrzeń do życia. Trzymajcie się ciepło i jeszcze chciałbym Tobie też, Andrzej, podziękować za zaufanie, za to, że miałem okazję się w tym temacie wypowiedzieć i też mam taką nadzieję głęboką, że będzie to pierwszy krok do naszej udanej współpracy w przyszłości. Jasne. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, słyszeliście przed chwilą apel Rafika Enałego. Odmieniam. Ja jestem zwolennikiem odmiany imion i nazwisk, bo w języku polskim należy odmieniać. Po to mamy tak piękny język, o którym zresztą ostatnio opowiadał Tadeusz w ostatniej audycji, że należy go używać w sposób właściwy. Także dziękuję Ci bardzo, Rafiku. Dopóki bije w nas serce, tłoczy krew, a w naszym przypadku biało-czerwoną krew, to ta krew gorąca nadaje sensu naszemu życiu. Dopóty będziemy walczyć i będziemy przede wszystkim próbowali chyba ukształtować lepszą przyszłość mimo wszystko dla naszych dzieci. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Czołem. Drodzy Państwo, kończymy tę audycję. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo sprawa już poszła zbyt daleko. Został utworzony na Facebooku fejkowy profil Głos Obywatelskiego. Widzę, obserwując ten profil, wielu z Was dało się nabrać i przyjęliście zaproszenie. W ostatnim czasie, jeśli przyjmowaliście zaproszenie do Głosu Obywatelskiego, jest to fejkowe konto, które było zgłaszane przez wiele osób do Facebooka. Facebook uznał, że jest to żadne zagrożenie,
że jest to żadne naruszenie standardów, ktoś sobie może po prostu się podszyć pod głos obywatelski i sobie ludzi zapraszać, zbierać na początku, katalogować, zbierać sobie zasięg, zbierać sobie informacje, a potem prawdopodobnie na tym portalu będą, drodzy Państwo, zamieszczane różnego rodzaju dziwne treści. Więc kto może, niech się wypisze z tej zabawy, kto może, niech blokuje, niech zgłasza. Być może uda się, jeżeli wiele osób to zgłosi, uda się, żeby Facebook zareagował tak, jak należy. Ja chciałem powiedzieć, że mam sądownie zastrzeżony znak zarówno Głosu Obywatelskiego, jak i Watahy Głosu Obywatelskiego, więc jeżeli będzie to szło dalej dużo mocniej w tym kierunku, to spróbuję nawet na tej niwie powalczyć. Tak jakby zbyt mało walki, zbyt mało było problemów. Drodzy Państwo, kanał Głos Obywatelski powinien powrócić dobry tydzień temu, albo nawet dwa tygodnie temu. Został zbanowany. Przez pierwsze 9 dni nie dostaliśmy żadnej informacji od YouTube'a. Potem uznali, że na 2 tygodnie, potem straszyli, że przez 90 dni będą szczególnie obserwować i tak dalej, że muszę stąpać po lodzie. Kanał Głos Obywatelski został zgłoszony przez kogoś. Nie przez przypadek została zgłoszona wypowiedź Kasi Bnin-Blińskiej, czyli naszej krakowskiej niewiasty. Nie przez przypadek w tym czasie, drodzy Państwo, został utworzony fejkowy profil na Facebooku. No i nie przez przypadek miałem bardzo niemiłą też w tym samym czasie, notabene nomen omen, w środku lasu, w środku nocy praktycznie, przygodę z samochodem jakimś dziwnym, o dziwnych rejestracjach, który mnie po prostu potrącił. 2 tygodnie, teraz chyba mija, w poniedziałek będzie 2 tygodnie, jak po zlocie wróciłem, poszedłem z psem na spacer, puściłem go sobie samopas, wchodząc do środku lasu, niedługo przed północą, bo czasami po prostu tylko wtedy mogę iść na spacer z psem. Dziwny samochód o zjazdowych rejestracjach mnie po prostu potrącił. Odskoczyłem na bok, ale mnie pierdyknął, po czym pojechał, nie zapalając świateł, w ogóle się nie zatrzymując. Więc sytuacja, być może spotkałem, akurat miałem farta, pojedłem zagrać w totolotka człowieka na jakichś środkach, ale wydaje mi się, że rejestracja, wydaje mi się, że ten samochód, który był nie do ustalenia, to, że nie palił świateł, to, że wiedział dokładnie, gdzie będę szedł, nie jest sprawą przypadkową. Więc, drodzy Państwo, proszę Was o współpracę. Nikt ze mną na te spacery chodził nie będzie, ale fejkowe konta możecie zgłaszać, możecie nie przyjmować od nich zaproszeń i proszę Was jeszcze o współpracę. Powtórzę to, jak wrócimy do Głosu Obywatelskiego, być może na chwilę, ale mam nadzieję, że wrócimy. Żebyście subskrybowali takie kanały jak Wilczy Głos i żebyście subskrybowali kanał na przykład Głos Obywatelski Szczecin, który robi bardzo dobrą robotę, wycina, wrzuca różnego rodzaju kawałki jakże ważne, które można sobie na szybko przypomnieć albo na szybko posłuchać. Także bardzo Was proszę, na tyle ile możecie, to pomóżcie. Dzieją się dziwne rzeczy, walczymy. Jesteśmy już marką. Głos Obywatelski i Watahy Głosu Obywatelskiego są już marką, którą warto zgłaszać, której warto dokuczać, pod którą warto się podszywać, którą prawdopodobnie za chwilę zaczną zaczną sabotować, może to jest dobre słowo, zaczną nas szkalować, zaczną nas oczerniać, o, to też będzie dobre słowo. Więc na to uważajcie, ja Was do tego przygotowuję, za chwilę to się zacznie i od razu reagujcie. Jest jeden profil Głosu Obywatelskiego, od 3 lat przynajmniej na Facebooku i wszystko inne, co jest utworzone, jest nieprawdą, jest oszustwem i prawdopodobnie będzie użyte w celu, żeby uderzyć bezpośrednio we mnie, w Głos Obywatelski, w Watahy. Także przestrzegam Was, pewnie kłusownicy, ktoś tu się śmieje. No, sprawa była dość dziwna, sprawa była... dziwna była ta sprawa, no to co się wydawało. Dziękuję, Andrea, ale przypomniałem sobie, podpowiedziałaś mi, że sabotować. Przypomniałem sobie wcześniej to słowo. Także tyle. Co możecie zrobić? Reagujcie, bądźcie czujni, nie przyjmujcie zaproszeń do żadnych nowych tworzonych profili. Jeżeli będziemy tworzyć jakieś nowe projekty, to na pewno będziecie tu na antenie tego kanału bądź podobnych kanałów informowani. No i jestem troszeczkę załamany tym, że jest taka mała frekwencja. Przecież przez dobre kilka tygodni powtarzałem, że jeżeli nie będzie Głosu Obywatelskiego, należy wejść na Wilczy Głos. Jak widzę, nie dociera. Boli mnie to, dlatego że uważałem i uważam nadal głosowiczów
już nie mówię o Watachowiczach, ale Głosowiczów za szczególnie specjalną grupę ludzi, którzy są subordynowani, którzy są zorganizowani, którzy wiedzą, co zrobić, mają pewnego rodzaju kwestie wprogramowane i pamięć mięśniową. A to, co się dzieje od 2 tygodni, jeśli chodzi o oglądalność, no co, gdzie są Głosowicze, co? Uznali, że co, że się zawinąłem bez słowa. Nie mogę ich nawet poinformować, bo ja nic nie mogę tam zamieścić. Nie mogę zamieścić krótkiego nagrania, nie mogę zamieścić informacji, więc było powiedziane, przez wiele tygodni uznałem, że do wszystkich dotarło, że jeżeli nie ma głosu obywatelskiego, to wchodzimy na wilczy głos. Jak najwidoczniej z tego, co widzę, nie do wszystkich to dotarło. Nie wiem, ja nie mam siły cały czas o tym samym mówić w kółko. To tyle. Tak, ktoś tu mi podpowiada, że broń krótka przy sobie. No, drodzy Państwo, naprawdę miałem przez chwilę taką decyzję a propos tej mojej przygody leśnej, żeby po prostu chodzić z giwerą na spacer. To jest śmieszne, to jest straszne, ale żeby chodzić. Ale tak sobie przemyślałem, że jak ja bym, powiedzmy, udało mi się otworzyć ogień do odjeżdżającego samochodu i trafiłbym na przykład kierowcę bądź kogoś, kto w środku siedział, no to by mieli też ułatwioną sytuację, bo poszedłbym wtedy na przynajmniej między 15 a 25 lat za nieumyślne albo za umyślne właśnie spowodowanie. Więc, drodzy Państwo, śledzić Watachy Głosu Obywatelskiego na Facebooku, ale przede wszystkim stwierdziłem, że ci ludzie, którzy mnie oglądają na co dzień, są w stanie od razu zareagować. Głos obywatelski wyłączony, przechodzimy na wilczy głos. Będę o tym przypominał, jeżeli uda nam się wrócić do głosu obywatelskiego. Powinniśmy być przynajmniej w tym tygodniu już. No, będą mieli niespodziankę ci ludzie, bo dostaną bardzo dużo nowych programów. Tych, które odłożyły się na wilczym głosie. Także głos obywatelski na pewno sobie w jakimś czasie pożyje. Powtarzam, w przyszłym tygodniu zaplanowane 3 programy. Jeżeli się uda, można nawet powiedzieć, jeżeli dożyjemy, jeżeli nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, to w przyszłym tygodniu mam dla Was 3 naprawdę bardzo dobre, wartościowe programy. Tyle. Ja, proszę Państwa, Wam bardzo dziękuję za tę dzisiejszą audycję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy na temat 5G w taki sposób rozsądny porozmawiać. I co, no uważajcie, pomimo wszystko uważajcie na siebie, pilnujcie się. I cóż, no jesteśmy w zapowiadanych od wieków 3 dniach ciemności czasów ostatecznych. I w tej samej, i wszystko się sprawdza. W tej samej zapowiedzi jest powiedziane, że jeżeli się nie ugniemy i będziemy twardzi, o czystym sercu, to odniesiemy sukces. Być może nie wszyscy tego dożyjemy, być może będziemy bardzo sponiewierani, ale wszyscy ci, którzy przejdą tę próbę, będą dużo lepszymi ludźmi i będą dużo silniejsi, dużo mocniejsi. A przecież o to tak naprawdę prawdziwemu człowiekowi w życiu chodzi, żeby się cały czas hartować. Także dziękujemy za wszystkie niedogodności, dziękujemy za wszystkie trudne okoliczności. Ciężkie czasy tworzą twardych ludzi, a chyba najmniej zależy nam o tym, żeby ktoś o nas mówił mięczak czy ciota. Także pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego, moi drodzy. Czołem. Do wtorku.